Witam się. Ja dzisiaj na chwilę chciałam pokazać kilka rzeczy właśnie. Głównie są to kwiaty, które kupiłam w markecie. Myślę jeszcze coś zamówić sobie przez internet, ale zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie. Tutaj odstawię może tą miseczkę. Tutaj są takie tulipanki, które niby mają zmieniać kolor. Tam jakieś tulipany troszkę mam, żółte i czerwone, ale zawsze warto coś do ogródka wprowadzić nowego. Akurat tulipany w Biedronce, jak widać cena 8,99, 10 tych niby cebulek. Cebulki już fajnie wyglądają, nie wiem czy dacie widać, tutaj już wypuszczają. Po prostu szczypiorek, te tulipanki, widać, fajnie, myślę, że fajnie się przyjmą, no ale one jeszcze niestety muszą troszeczkę poleżeć. Tutaj mam cebulki mieczyka w Carrefourze kupione. W tamtym roku, powiem Wam, kupiłam sobie w Biedronce mieczyki, bardzo mi ładnie zakwitły i myślę w tym roku sobie rozmnożyć jeszcze bardziej te mieczyki. Na końcu właśnie Wam pokażę te moje, które wykopałam na zimę, przetrwały. Nie wiedziałam, jak to z nimi będzie. O, tutaj też widać, widzicie, już ładnie wypuszcza ten mieczyk. Tutaj szczypiorek. Mają być to niby fioletowe z tego, co było w skrzynce. One były na wagę. Te mieczyki. Tutaj takie też, takie ciemne, ciemnofioletowe, takie ciemnowiśniowe, fioletowe, coś takiego. Mieczyki też właśnie w Carrefourze. Ile tu ich jest, tych mieczyków, cebulek. Też 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cebulek, o właśnie w tamtym roku takie kupiłam sobie w Biedronce i one mi bardzo, bardzo ładnie zakwitły. 7 sztuk tych mieczyków, nie ma ceny. I następną taką rzeczą jest tutaj, to też jeszcze wiadomo, nie będę sadziła. Gdzieś było posadzone czarna porzeczka, ale jakoś tak się marna była i wykosili, czy gdzieś się coś podziało i trzeba posadzić nową. Chociaż dobrze jeden krzak czarnej porzeczki. Ona tutaj, o, jak bardzo ładnie wypuszcza już listki, ale jeszcze na razie jest na to za zimno. Ona będzie sobie stała gdzieś w korytarzu, w chłodniejszym pomieszczeniu, czy gdzieś w piwnicy i czekała na już taką fajną, ciepłą wiosnę. Kolejną rzeczą właśnie z tych takich już rzeczy jest taki agrysz czerwony. Jak widać, tak wygląda. Zobaczymy. Tutaj też o, jeden już takim wypuszcza. Jak będzie wilgotna wiosna, będzie dużo opadów deszczu, to myślę, że bez problemu się przyjmie. I jeszcze mam z nasion cebulę. Cebulę siedmiolatkę. Kupiłam ją w tym celu, że myślę sobie ją posiać w tunelu szklarni. I ona już po prostu, skoro wiosny mi będzie wypuszczała szczypiorek, a w szklarni, z tego względu, że ona tam będzie miała ciepło, gdzieś tam jeszcze mi się uchowało dwa krzaki tej siedmiolatki w truskawkach, ale ona już swoje lata ma, już po prostu się postarzała. A na szczypiorek taka siedmiolatka po prostu będzie się robiło ciepło, ona będzie wyrastała. Sobie te rzeczy odkłada i pokażę Wam te moje mieczyki z tamtego roku. One były
chyba w trzech bodajże kolorach. Tutaj mam w tym wiadereczko, bo mu mówili, że tak czytałam, patrzyłam, że przechowywać albo w trocinach, albo w jakimś piasku. I one mi się bardzo, bardzo ładnie przechowały w trocinach, ładnie mi zaschły. Nawet któreś tutaj gdzieś spod spodu ciągnę zaraz, które wyrastały, wpuszczały pączki, tylko teraz jak trzeba, to akurat nie ma tych, które już tam chciały rosnąć. No, zobaczcie, jak ładnie się przechowały. Nawet ładnie takie duże cebulki w porównaniu do tych cebulek sklepowych. To trzeba właśnie pamiętać o tych kwiatkach, żeby je wykopywać i żeby one po prostu, o tutaj je, zobaczcie. Czyli one po prostu będą żyły. Ładnie też mi wypuszczają korzonki. Fajne kwiaty, wieloletnie. Tylko po prostu trzeba sobie dopilnować, żeby je wykopywać i w dobrych warunkach przechować. Nie wiedziałam, tutaj jest następny, jak one mi się przechowają, ale widzę, przechowały się w tych trociach bardzo fajnie. I nawet jest, powiem wam więcej, one pewnie się rozrosły, jak było na start. Pewnie jeszcze jakieś sobie inne mieczyki dokupię. Po prostu zakochałam się w wyglądzie tych kwiatów. Bardzo mi się one podobają. I takie właśnie kwiaty różnego koloru. Się posłużę tym obrazkiem wcześniejszym. Wyglądają bardzo pięknie. No cóż, dzisiaj tyle. Takie krótkie zakupy ogrodnicze. Jak coś tam nowego będzie, to nagram i pokażę. Bo już nasiona praktycznie wszystkie są. Jeszcze bym chciała spróbować truskawki wysiać. Nie wiem, nigdy nie siałam. Zobaczymy. Zresztą kończę. Jak coś będzie, to nagram film. Pa!